Przypomnij, skąd jesteś tutaj, kolego, zawodniku? Z Włochu, chyba. W sumie już widzę, chyba, sikor w pierwszym rzędzie. Przepraszam, że tak z ciebie troszeczkę obiektywnie, ale dobra szmula w pierwszym rzędzie. Nie, żartuję, bardzo fajnie. Skąd z Warszawy? Praga po... Aha, czyli okej, okay, czyli ta gorsza część. Dobra, dobra, dobra. Powitajcie go wielkimi brawami. Przed wami, the one and only, Michał Kutek! Bristol, za wami, the one and only, Mike Topolski. Wielkie brawa dla niego, poproszę. Dobry wieczór, Bristol. Dziękuję wam najmocniej za to jakby ciepłe przyjęcie. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Jak do tej pory? Jak się Mike podobał? Naprawdę, wy tyle dajecie braw, że ja jestem w szoku, ja? Ja przyjechałem z Polski. Naprawdę, w Polsce jak się występuje, ja wchodzę na scenę, 200 osób na mnie patrzy, wkurwione, że przeze mnie chatę opuścili. 200 osób patrzy. Oglądam te amerykańskie speciale na Netflixie, tam komicy wchodzą. Please, guys, stop, come on, let me earn it, guys, stop. Ja wchodzę na scenę w Polsce, mówię, błagam, cokolwiek. lubię bardzo występować dla Polonii na Wyspach. Mam wrażenie, że jesteście lepszym typem Polaków. Takie mam wrażenie. Takie mam wrażenie, dlatego że już po prostu trochę nie mieszkacie w Polsce i powoli zapominacie, że gównie powinniście być wkurwieni. Wydaje mi się, że w was jest tak 80% wkurwu, a w Polakach normalnych tak 100%. Coś takiego, to jest po prostu... Ja uważam, że my Polacy mamy dwa uczucia. Wkurw i religijne. A najlepszy jest wkurw, bo ktoś obraził nasze religijne. To jest kombo, jakie jest najlepsze. Wydaje mi się tutaj, że po prostu w Anglii ludzie są... uprzejmi. Dobrze myślę, czy nie? Że Anglicy są tacy raczej uprzejmi, czy nie? Tak jest, nie? Wczoraj spacerowałem po Bristolu i widziałem, że jechał autobus i miał napisane na tym czole, na tym wyświetlaczu sorry. To już jest przedziwny początek. Not in service. Sorry. Śmiejemy się, w Polsce jest przejazd techniczny, chuj cię to obchodzi, kurwa. Jest przejazd w ogóle... Człowieku, kurwa, nie twój interes. Kiedy będzie kolejny? Nie interesuj się. Ciesz się, że jest komunikacja. Ludzie, jechałem z Londynu do Bristolu i był komunikat wyświetlany o dwuminutowym opóźnieniu. Mówię, co, kurwa? Co, kurwa, przecież w Polsce do pół godziny to jest na czas. O czym my mówimy? Dwie minuty? Naprawdę, ja wczoraj występowałem, przedwczoraj w Southampton, wiecie, występowaliśmy z Mike'iem i jak Mike wszedł na scenę, to z baru na dole grała muzyka bardzo głośno. Była na tyle głośna, że tak naprawdę powinienem powiedzieć, napierdalała muzyka. I mówię, to jest problem, ja mam wejść, to będzie przeszkadzać, mówię, jest problem. Muszę dzwonić do kogoś, kto bukował trasę, muszę dzwonić do menadżera, muszę iść do właściciela baru, trzeba zacząć kręcić aferę, nie? I potem sobie przypomniałem, że jestem w Anglii. I potem sobie przypomniałem, że wystarczy iść i poprosić osobę, która puszcza muzykę, żeby ściszyła. No geniusz, to nie jest takie proste, jak cały czas mieszkasz w Polsce, kurwa. To jest naprawdę... Tutaj ludzie się potrafią do ciebie na ulicy uśmiechnąć. To jest dla mnie popierdolone. No spacerowałem chyba, nie wiem, po Southampton. Ochroniarz się do mnie uśmiechnął, no ja do niego idę dalej, kurwa. Weź się w Polsce uśmiechnij na ulicy do obcego typa. To już wiesz, jak zaczniesz opowieść lekarzowi na ojojomie tej. No przecież gdzie w Polsce? Słuchajcie, w Londynie wysiadam na tym, Liverpool Street chyba jakiś taki, i szukam metro, szukam Elizabeth Line, nie? I nie wiem jak iść, jakby zgubiłem te wskazówki. Mówię, kurwa, zaryzykujmy, zrobię to, nie? Zapytam policjanta. On mi tłumaczy. On mówi, you go there. Wyobrażacie sobie w Polsce zapytać policjanta o drogę? dokumenty proszę. Dokumenty proszę. O, ty byś się nie dowiedział, jak dojechać. Ale on by się dowiedział imię twojego ojca i twojej matki. To
ludzie tutaj są szczęśliwi. To jest, znaczy nie, nie szczęśliwi, ale kurwa uprzejmi potrafią być. Ja na przykład nie wiem, jak podchodzę i melduję się, że coś takiego, I would like to check in. Yeah, of course, you okay, mate? Kurwa, przecież w Polsce koledzy nie pytają, kurwa, tutaj. Rozumiemy się, człowiek na recepcji z hotelu. Ja mówię, mówi, czemu milczysz? Ja mówię, bo się trochę popłakałem. Kurwa, Mike, przedłużamy trasę, co, kolejne grania? Nie, ja chcę tutaj pobyć, po prostu, tutaj. Po prostu, to jest jakiś kosmos. Bajgla kupowałem w Londynie, nie? Kobieta 50 lat. Can I get a salmon bagel? Of course, my love. Can I get the chips as well? Yeah, my darling, for sure. Thank you very much. Bye, hon. Ludzie są tak uprzejmi, naprawdę to jest... I język... Mówię po angielsku. Tak mi się wydaje. Potem przyjeżdżam tutaj i nie mówię. Się okazuje, że w polskich szkołach uczą połowę angielskiego. Ja umiem tą połowę, żeby oni mnie zrozumieli. Tą umiem. A tą, żebym ja ich zrozumiał, to już nie umiem. Robiliśmy próbę z Anglikiem i ta próba wyglądała tak. Can you turn off, turn on the lights? Can you put up the volume, put down the volume? Ja mówię. I on to robi, potem coś mówi, a tylko... Po prostu tylko... Ja podchodzę z tym swoim angielskim, że człowiek taka pizda po prostu. Sorry, sorry, sir. How can I get to? To jest angielski do wyjebania. Oni w szkole mi nie powiedzieli, że każde zdanie trzeba zacząć od mate. Oni mnie na angielskim tłumaczyli, że zaczyna się z dużej litery, kończy się kropką. Chuja prawda, zaczyna się od mate, kończy się cheers. Każde! Każde zdanie, ten mój angielski jest do wyjebania, nie? W ogóle Bristol naprawdę super miasto, muszę wam powiedzieć, nie wiem, dobrze wybraliście. Dobrze wybraliście, bo wy macie przywilej wyboru miasta, nie? Jak ktoś się urodził na przykład, wiecie, w chujowym miejscu, na przykład na Pradze Południe. To potem spierdala do Bristolu. Oczywiście, że tak. Nie, stary, ja rozumiem. Ja mieszkam na Pradze Północ. Dokładnie tak, dosyć blisko. Tak naprawdę w chuj daleko, bo ty mieszkasz w Bristolu. Tak naprawdę ja mieszkam w Pradze Północ. Byłoby blisko, gdyby poza tym, wiesz, no... Prawda jest taka, że kurwa... Następnym razem się zobaczymy, jak znowu kupisz bilet. Niezależnie jak jest jakby blisko i daleko. I ja też nabrałem do was szacunku. Naprawdę? Dziękuję za ten jęk zachwytu. To było na zasadzie czekam, a to jest na zasadzie zamknij ręki. Pani się nie obraża, no trochę, absolutnie. Ja nigdy nie wiem, jak ktoś mi odpowiada, absolutnie o chuj mu chodzi. Nie, nie, naprawdę, bo ja nigdy nie rozumiem, co to znaczy. Jak pan ma na imię? Filip. Filip, pójdziemy razem na piwo? Nie piję. Nie, czekaj, inaczej, źle to zrobiłem. Ale zjebałem. Inaczej, zapytaj mnie. Zapytaj piwo? Absolutnie. Co zrozumiałeś? Po angielsku, tak. Kurwa, po angielsku. Ja nigdy nie rozumiem po prostu. Raz zapytałem dziewczynę o numer telefonu, ona czy mi da, ona mówi absolutnie. Ja mówię, nie wiem, na wszelki wypadek odejdę, kurwa, to... Ja też nie piję, stary. Mamy za dużo wspólnego. Od ilu? Co za kotasiarz z pierwszego rzędu zaczął ze mną licytację po prostu nagle. Od ilu nie piję, a ty od ilu? Bo ja wiem, co ty robisz, ty po prostu czekasz, co ja powiem i sobie dodasz rok, kurwa. Ja znam takich jak ty po prostu. Dawaj. Dawaj pierwszy, od ilu nie pijesz? Który, kurwa? Co za głupie pytanie, stary. Myślisz, że ktoś nie pije od 5 sylwestrów temu i odpowiada Sylwester?
Nie, to cię... Jasne, oczywiście, wszyscy jakby pogadajmy. Jakby czemu nie, oczywiście. Macie rację. Widzę, że Bristol już nabrało takiej pewności siebie. Michał, damy radę sami, kurwa, naprawdę. Wracaj do hotelu, oddaj nam po 15 funtów i nie było tematu. Po prostu już mamy plan na resztę wieczoru, będziemy pizgać typa z Pragi południe. Tak naprawdę do momentu trochę go lubiliśmy, ale po pierwsze dowiedzieliśmy się, że jest niezłą szmulą, co nas troszkę wkurwiło. A teraz już wiemy, że nie pije, także już go, kurwa, nienawidzimy. Niezła szmulo, przepraszam, Nie, no bo to Majek nazwał cię niezłą szmulą. Ja nigdy tak się nie zwracałem do kobiety. Niezła szmula, ale też jest jakiś powód, dla którego jestem sam, tak? Więc to wszystko jakoś się układa... Nie, przestań bić brawo za to, że jestem sam, kurwa. Co ty zacząłeś człowieku robić? To jakoś się układa... Jak masz na imię? Laura? Zajebiste imię. Mam babcię Laurę, mam kuzynkę Laurę, w mojej rodzinie imię Laura jest bardzo popularne, więc jakby zapraszam, nie? Dobra, okej. Okay. Kolejna godzina będzie niezręczna. Nie, co mnie interesuje, jak masz na imię, bo ciebie chyba nie spytajmy. Filip, Laura, ile jesteś z Filipem? 2,5 roku. 2,5 roku, to było dla mnie ciekawe, czy jakby zaczęłaś być z Filipem, który chlał. Czyli zauroczył ciebie najebany Filip. Filip, ty może o tym nie wiesz, bo jesteś dumny, że nie pijesz od Sylwestra, ale możliwe, że u Laury już się zaczęło odliczanie, kurwa, już. W sensie, teraz dostaniesz odpowiedź na pytanie, kogo Laura bardziej kocha, ciebie czy melanż, kurwa. I co, i wolisz go jak pije, czy jak nie pije? I tak, jest spoko, ale jak woli. Wow, rewelacyjna odpowiedź, brawa dla tej pary, to była super odpowiedź w ogóle. I tak jest spoko. Nawet jakby mieszkał na Pradze Północ. Ja mieszkam, bo już powiem wciąż. Ty tutaj nie mieszkasz? Przyleciałaś odwiedzić. No to dlatego z nim wytrzymujesz, jak nie piję. No przecież Laura, kurde. Z kogo ty głupich robisz? Laura wraca do Warszawy. Melanż! Laura, nie przesadzasz tam wszystkie koleżanki. Laura, nie przesadzasz luz. Na tydzień odejdę do Filipa, kurwa. Jakoś to będzie. Wystarczy potem, że Laura przy nim beknie, a Filip najebany jakby jeszcze pił. Oczywiście to był żart. Wiadomo, że niezłe szmule twojego pokroju nie biegają. Nie biegają, nie bekają. Co najwyżej. Bardzo pani dziękuję, bo ja się zastanawiałem, powiedzieć to czy nie. I to, że pani wzięła na siebie ten ciężar, jest całkiem niezłe, jak mam być szczery. Także, Laura, jak coś, pretensje tam. Jakby coś, to pretensje tam. Ale chciałem powiedzieć, dlaczego nabrałem do was szacunku. Pani tutaj... A wy co? To coś się teraz dzieje jakby. Wszystko jest okej? Głośniej. Co głośniej? One głośniej? Ty kurwa, idź z nimi na zewnątrz pogadać, stary. To jest jakby głośniej po prostu. Ty przyszedł na mój występ i to jest publiczność. Głośniej, kurwa. Co za koleś? On idzie popatrzeć na Camp Nou, jak Lewandowski gra w piłkę i nie widzę młodzików, kurwa, tam. Ale nabrałem do was bardzo dużo szacunku po tym, jak tutaj po raz kolejny przyleciałem Ryanairem. I doszło do mnie, co wy przeżywacie na co dzień. To jest nieludzkie. W ogóle na lotnisku kolejki z Polakami to jest... Ja mam wrażenie, że Polacy nie stoją w kolejce, żeby stać w kolejce. Oni zdobywają jardy, kurwa. To jest futbol amerykański. To jest po prostu... Są barierki i on mnie pcha, żebym podszedł bliżej. Ja mówię, człowieku, kurwa, mogę stać 3 metry dalej. Nie ma problemu, ale mógłbym na niego nasapać, kurwa. Już bym mógł... Oni po prostu myślą, że jak podejdą blisko, to na modlinie poleci muzyka i se ocierusa zatańczą. I tam jest tak ciasno, nie? Ja mam wrażenie, że Ryanair mówi, jak będzie druga wojna światowa, będzie Holokaust, my jesteśmy gotowi, żeby wozić. My jesteśmy gotowi. Tam jest naprawdę... To jest tragedia, nie? Ja siedzę, jak są te 3 siedzenia, w środku. Czy to jest najgorzej? To jest najgorzej, prawda? Nie. No czemu nie? Najgorzej jest przy wejściu, przy przejściu. Dlaczego? Bo ostatni, jak chce wyjść... Jak ostatni, jak ten przy oknie chce wyjść, tak to? Tak, to muszą wszyscy wstać. No ale to nawet jak jesteś w środku, to musisz wstać. Jak ostatni chce wyjść.
co za obleśny ocieruch po prostu, koleż. W środku siedzi jakaś fajna blondyna. Pani nie wstaje, pani nie wstaje. Ona pyta, pan, no kurwa, ja mam mikrofon, zobacz jak to jest. Zobacz, jak ktoś pomyślał, żeby jednak dać mi mikrofon, a nie tobie. To jest po prostu, koleś staje, pan do toalety, nie, tylko się poocierać, kurwa, tylko aby się poocieram i wracam. Ale trochę, stary, ciebie rozumiem tak naprawdę, bo jak ja siedziałem w środku, to od okna siedziała naprawdę całkiem ładna dziewczyna i mówi, że chce do toalety. Dziadek siedział po lewej stronie, dziadek wychodzi, wypuszcza ją, a ja nie mogę wyjść, bo już jest wózek oczywiście i nie mam jak wyjść. Czyli żeby ją przypuścić, posuwam się najdalej do tyłu jak mogę. Czyli w Ryanerze to tak będzie między kurwa 1,5 centymetra a 2. I ona po prostu wychodzi, jest tak ciasno, że ta kobieta się nie może o mnie nie ocierać. Ja się mówię, co tu jest kurwa? Głupi Ryaner, a jestem najbliżej kobiety w przeciągu ostatniego pół roku. To jest po prostu, co tu się dzieje po prostu? Ona to normalnie była na mnie takie... Nie wiem, spanikowałem po prostu. Poszła do toalety, przejeżdżałem wózkiem, pytałem, czy jakieś perfumy. Ja mówię, kurwa, dawaj, zaraz blondyna wraca. Chcę być gotowy, chcę być fresh po prostu.